wszystkim, tu Magda. Dzisiaj pogadamy o kosmetykach marki Heritage Cosmetics. Tym samym otwieram nową serię. Mam nadzieję, że Wam się ona przyda. Ja jestem bardzo podekscytowana, bo planuję więcej filmów z tej serii. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko zwięźle i konkretnie Wam przedstawić. Ja tylko przypomnę, że opinia na temat danych kosmetyków wynika z mojej perspektywy, z mojej skóry głowy i moich włosów. Ja mam skórę głowy skłonną do przesuszenia, ale obecnie oceniłabym ją jako normalną, ustabilizowaną. Włosy mam wysokoporowate, typ 3B. Jest to i porowatość, i typ włosa dość wymagający, ale do okiełznania. I właśnie pod tym kątem będę mówiła o dzisiejszych produktach. Okej, a więc marka Heritage Cosmetics powstała w 2020 roku. Założycielką jest Agnieszka Niedziałek. I bardzo podoba mi się idea marki, bo od początku ona skupia się na tym, aby dbać poprawnie o skórę głowy. Skupia się na problemach skóry głowy. I kosmetyki HTC są tworzone w miejscu, w którym można badaniami potwierdzić działanie przeciwdrobnoustrojowe wobec konkretnych grzybów czy bakterii. Uważam to za bardzo pozytywną rzecz i też to, że marka komunikuje, jakby naprawdę wiele informacji podaje w social mediach i tak dalej. Myślę, że to konsumenci też doceniają. Fajnie, jakby tak wszystkie marki robiły. Bo ja też przygotowując się do dzisiejszego odcinka bardzo dużo informacji znalazłam. Markę Heritage Cosmetics można znaleźć w sklepie napięknewosy.pl, w drogeriach Pigment i podlinkuję Wam na dole w opisie sklepy stacjonarne, które właśnie posiadają te kosmetyki w swoim asortymencie. I zacznijmy od pierwszego produktu. Biana emolientowa maska do włosów jest szczególnie polecana do średniej, wysokiej porowatości. Zawiera ona oleje rozpuszczalne w wodzie, estry i czyste oleje. Jest to taki emolientowy pakiet. Z czystych olei mamy pigwowca japońskiego, z kiełków pszenicy, olej lniany i ze słodkich migdałów. Powiem Wam, że ta maska działa dokładnie tak, jak ja lubię, tak jak lubię, jak działa emolientowy produkt. I to czuć. Jest bardzo gęsta, treściwa i wydajna i uważam, że jej cena jest adekwatna do wydajności, bo bardzo trzeba uważać na ilość nakładaną. I oprócz dociążenia, ta maska nadawała moim włosom połysku, odżywienia, takiej totalnej miękkości. Jest to jeden z moich ulubieńców tej marki. Ja używałam jej tylko na drugie O, podczepek i ręcznik, przez to jej działanie. Było mi szkoda na przykład ją nakładać na pierwsze O, zresztą moim zdaniem też była za gęsta do tego. Też pamiętam, że nakładałam ją jako odżywka bez spłukiwania i do tego też nadawała się świetnie, jako taki konkretny emolient. Ale tak jak mówię, uważajcie z ilością. Im mniejsza porowatość, tym mniejsza ilość. Kolejna maska, Oat Me, proteinowa maska do włosów i jak sama nazwa wskazuje, mamy w składzie sporo owsa. Maska zawiera proteiny roślinne, w tym owsiane. Oprócz tego jest mąka owsiana i ekstrakt z owsa, które są dodatkowym źródłem protein. I między innymi jest też wyciąg z galangalu, który ma potwierdzone badaniami działanie przeciwłupieżowe. Jak może już wiecie, u mnie w pielęgnacji proteiny nie grają głównej roli, ale i tak staram się włosom je regularnie dostarczać. I też głównie nakładam proteiny po oczyszczeniu włosów szamponem i przy peelingu skóry głowy. Wtedy te włosy są totalnie oczyszczone z wszystkiego i wtedy nakładam proteiny, bo wtedy one najlepiej działają na moich włosach. I tak też było w przypadku Oat Me. Ta maska sprawdzała mi się za każdym razem, pięknie zmiękczała. Ja kocham tą miękkość po proteinach, a przy Oat Me było tak zawsze. Tak samo jak poprzednia Biana, Oat Me jest bardzo treściwa i gęsta. Chyba nawet była bardziej gęsta od Biany i też była turbo wydajna. I uważam, że tutaj również cena jest totalnie adekwatna do wydajności, bo na bardzo długo Wam wystarczy. Oprócz tego pięknie pachniała i myślę, że w przyszłości do niej wrócę. Jak wiemy, proteiny nadają objętości, unoszą od nasady i są totalnym sprzymierzeńcem włosów cienkich, niskoporowatych i Oat Me również się sprawdzi przy takiej porowatości, ale tym bardziej uważajcie na ilość. Wtedy powinno być ok. I tak samo jak Biana, również Oat Me nada się jako odżywka bez spłukiwania, więc jak Wasze włosy lubią proteiny, zwłaszcza na koniec, czyli przy stylizacji, to tym bardziej warto wypróbować. Liquid Gold, bogata emolientowa maska do włosów, tak zwany fenek. Dla mnie, szczerze, to jest
cement emolientowy i ja nie znam drugiego takiego produktu. Ta maska zawiera mnóstwo emolientów, w tym tak zwane alkohole dobre, tłuszczowe, olej abisyński, arganowy oraz surowiec, tak zwany repher. Jest to biomimetyczny ceramid wzmacniający włókna włosa, który wygładza i nadaje połysku. W składzie są też naturalne analogi silikonów. Jeszcze co do repher, to ten surowiec bardzo często przewija się w kosmetykach HTC, zresztą sami zobaczycie. Liquid Gold według mnie ma kremową konsystencję i bardzo przypomina mi krem Nivea. I ze wszystkich kosmetyków Herital Cosmetics zapach Liquid Gold podoba mi się najmniej. Jakoś jest dla mnie mało przyjemne. I tak jak powiedziałam, jest to ciężka emolientowa artyleria i przyznam wam się szczerze, że ja jednak bardziej wolę Bianę, jeśli chodzi o emolientową maskę. Przy Liquid głównie co ja czuję i widzę, to takie dowalenie emolientem, stojąc na granicy między dociążeniem a przegięciem i przeciążeniem włosów. Nie wiem, jak to do końca opisać. Przy niej trzeba bardzo uważać na ilość, bez dwóch zdań i zapamiętajcie moje słowa. I powiem tak. Liquid Gold dla wielu osób jest najlepszym emolientem na świecie, ale no nie dla mnie. Jednak ja przy Bianie mam taką totalną miękkość, odżywienie w pakiecie, a przy Liquid Gold tego tak nie czuję. Dla mnie to jest po prostu taki no cement emolientowy. A przy Bianie czuję totalny szał, bo tak jak powiedziałam, ma więcej zalet niż tylko dociążenie. Jestem ciekawa, jak jest u was. Czy wy wolicie właśnie Liquid Gold, czy Bianę, czy jak to u was wygląda? Jestem bardzo ciekawa. I skoro już jesteśmy przy maskach, to przejdźmy do kolejnej. Merher, bogata, humektantowa maska do włosów. Kiedyś usłyszałam, że Merher jest to Mercedes wśród masek humektantowych. Nawilżających i ja szczerze totalnie się z tym zgadzam. Też tutaj no i chodzi o cenę, ale też o skład. I to taki naprawdę bogaty, bo mamy aż 11 humektantów. Między innymi jest to pantenol, kwas hialuronowy, ksylitol i są też emolienty i repher, czyli cząstka ceramidopodobna, czy wyciąg z algi brunatnej. I szczerze, jak miałabym kupić prezent komuś bliskiemu z marki HTC, to Merher byłby na pierwszym miejscu, bo to jest taki produkt, że nawet jak osoba obdarowana nie jest świadomie pielęgnacji i użyje tej maski, to będzie widziała efekt, bo ona tak pięknie nawilża. I też nie zawiera gliceryny, dla kogoś może być to ważne info. Ona ma tak skonstruowany skład, że ciężko, aby spuszczyła włosy. Ja nigdy tego jakoś szczególnie nie zauważyłam. Oczywiście oprócz tego, że kręcone włosy generalnie zawsze są troszkę spuszczone. Na przykład teraz też mam trochę spuszczone, tak? No ale takie mam włosy. Po prostu po niej nie zauważyłam jakiegoś nadmiernego spuszczenia. Też będzie dobra jako podkład pod olej i jest zgodna z metodą CG, jak coś. Zresztą Biana, Oat Me też były i Liquid Gold. Odżywki emolientowe Flylight do włosów wysokoporowatych, średnio i nisko. Wszystkie trzy są zgodne z metodą CG, będą dobre do emulgowania oleju i wszystkie trzy zawierają ten surowiec repher, czyli ceramidopodobną cząstkę. I też w każdej z nich jest olej dopasowany do konkretnej porowatości w zależności od etykiety, od nazwy odżywki. Tylko w odżywce do włosów wysokoporowatych mamy dwa czyste oleje. Dodatkowo wszystkie trzy można nakładać na skórę głowy i mają one potwierdzone działanie przeciwdrobnoustrojowe w kierunku gronkowca złocistego i skórnego. No i jak widzicie, ja miałam okazję przetestować wszystkie trzy porowatości i odżywkę do włosów niskoporowatych i średnio. Lubię nakładać na pierwsze O, a do włosów wysokoporowatych, na drugie O, no jest idealna, też no, pasuje do mojej porowatości i faktycznie bardzo dobrze działa. I jako ciekawostka powiem wam, że Flylight do włosów wysokoporowatych bardzo przypomina mi Anwen emolientową różę, a jak wiecie, emolientowa róża jest ze mną od kiedy tylko wyszła na rynek, zawsze muszę ją mieć na swojej pralce w pudełku i właśnie ten Flylight bardzo mi ją przypomina w działaniu. Seria Flylight nie jest tak mocna jak Biana czy Liquid Gold. Raczej tutaj mamy lżejszą konsystencję. Jeśli potrzebuję umyć czymś włosy, zwłaszcza na pierwsze O, i no one nie potrzebują jakiegoś takiego turbo dociążenia, a byłoby miło, jakbym użyła emolienty, no to wtedy zawsze sięgam po Flylighty.
One wtedy się najlepiej sprawdzają. Nie ma opcji, żeby flylighty przeciążyły włosy. No chyba, że włosy niskoporowate użyją odżywki do włosów wysokoporowatych. Wtedy istnieje taka szansa. Natomiast tak, to one naprawdę są lekkie i warto zamówić tak, jak jest na etykiecie. Czyli odżywkę do konkretnej porowatości. Chociaż no tak jak mówię, ja tutaj dla każdej znalazłam swoje miejsce i każda dobrze wykonywała swoje zadanie. Moim zdaniem będą one też dobre dla włosów cienkich, bo dzięki tej lekkości będą mogły unieść od nasady i też dla włosów, które nie za bardzo przepadają za emolientami, które zazwyczaj kojarzą się z czymś mocno dociążającym. Tutaj mamy emolientowy produkt, ale jest on naprawdę lekki i może być miłą odskocznią. Dla mnie flylighty przede wszystkim dodają połysku i miękkości, ponadto można je też użyć jako odżywkę bez spłukiwania. Natomiast jeśli chodzi o odżywkę do włosów niskoporowatych, no to jest świetna jako krem do rąk. Jeszcze dodam, że flylight do wysokoporów był u mnie super na drugie O. Fajnie dociążał, właśnie tak jak powinien i tak jak robi to emolientowa róża. A flylight do włosów średnioporowatych jednak nakładałam na drugie O, jak też wiedziałam, że włosy nie potrzebują jakiegoś takiego konkretnego dociążenia. Wtedy była ok, ale tak to raczej stosowałam na pierwsze O. Carol Melon, mocno utrwalający żel do fal i loków. Jest to naturalny stylizator humektantowy, jest zgodny z metodą CG. Za utrwalenie odpowiadają gumy celulozowa oraz ksantanowa. Są też nawilżające cukry w postaci ksylitolu, glukozy, fruktozy czy pochodnej miodu. Ten żel pachniał delikatnie, ale przyjemnie arbuzowo. Konsystencja była mocno żelowa, taka galaretkowata i często musiałam tak wymasować ten żel w dłoniach, żeby w kawałkach nie wgniatać, bo jak niepoprawnie wygniotłam włosy, to potem miałam takie kawałeczki tego żelu trochę, także jak wam ciężko jest to ogarnąć, to możecie zawsze sobie go rozwodnić. Jak widzicie, mam tutaj dęko, bo stosowałam ten produkt podczas mojego największego hardkoru włosowego w życiu, czyli jak drugi raz rozjaśniałam włosy na szybkiego, bo tak sobie chciałam i miałam i właśnie wtedy używałam Kermelona. I faktycznie Kermelon utrwalał mój naturalny skręt, wydobywał go, ale nie podbijał mocniej, no nie? Bo czasami są takie stylizatory, które jeszcze bardziej podbijają ten skręt, że te włosy bardziej się kręcą. Kermelon po prostu utrwalił mój skręt, jaki miałam. Żel zawiera dużo humektantów, więc możecie spodziewać się puchu, to normalne będzie. Ale jest to taki puch w granicach normy. Nigdy nie przynawilżył mi też włosów, ale ja bardzo pilnowałam, żeby do tego nie doszło. Pilnowałam równowagi pech i tak dalej. On przede wszystkim dawał mi przepiękny połysk. Dobrze utrwalał i trzymał moje loki w ryzach, powiedziałabym tak, przez 2 dni. Generalnie naturalne stylizatory mają to do siebie, że im więcej dni mija, tym jednak to są naturalne składniki, więc one bardzo się wygniatają, te włosy, i w końcu ma się wrażenie, jakby w ogóle żelu nie było na włosach ileś tam dni później, no nie? I właśnie takie poczucie też miałam przy tym produkcie. Warto też wyhaczyć, jaka powinna być odpowiednia ilość nałożona na wasze włosy właśnie tego typu żelu i generalnie jeśli chodzi o takie gęstsze żele, dlatego że ja na przykład jak przesadzę z ilością żelu, no to na drugi dzień te loki są takie wygniecione i nieładnie wyglądają. I po tym też tak miałam, jak przesadziłam z ilością, także na to warto zwrócić uwagę. Jak takie coś będziecie mieli, to pamiętajcie, że to może być przyczyną właśnie za duża ilość produktu, a nie tego, że on po prostu nie działa, jak i inny gęsty żel innych marek. Widziałam ładne efekty na falach po użyciu Kermelona, tylko tutaj się powtórzę, uważajcie na ilość. Jak będzie odpowiednia ilość, to będzie piękny, naturalny skręt. No na falach wygląda to przepięknie. Ja wam na dole podepnę wpis Moniki z Piggy Pack, dla której właśnie Kermelon jest jednym z ulubionych stylizatorów, a ona ma typ skrętu 2A-2B. No, teraz przejdźmy do mojego lover. Lemon Lemur, proteinowy żel stylizujący. Jest to mój jeden z ulubieńców tej marki i też był moim odkryciem zeszłego roku.
podepnę wam film na dole, gdzie mówiłam o nim. Dzięki niemu odkryłam, że moje włosy lubią proteiny w stylizacji, że to wcale nie jest tak, że zawsze te loki muszą być przeproteinowane. On jest tak samo naturalnym stylizatorem jak poprzednik. W składzie są hydrolizowane proteiny osta i amarantusowe. Ponownie mamy nawilżające cukry i gumowe utrwalacze. Jest też wyciąg z algi brunatnej, który ma właściwości wydobywające skręt. I w porównaniu do poprzednika, Lemon Lemur przepięknie podbija mój skręt i wydobywa, i loki są mięsiste i mam przepiękną objętość. Ja nigdy bym nie przypuściła, że żel może być taki fajny i do tego jeszcze proteinowy. Oczywiście, gdy wiedziałam, że będę stylizowała włosy lemurkiem, to pilnowałam równowagi pH. Przy myciu również. Wtedy nigdy nie stosowałam protein, no bo lepiej dmuchać na zimne, ja wiem, że to mogłoby być już za dużo dla moich włosów. I u mnie jest to totalnie kluczowe i Lemur ma tak skonstruowany skład, że nie jest on takim, wiecie, typowym utrwalaczem i definiującym stylizatorem. On stawia na objętość, uniesienie od nasady. Tutaj wszyscy ci, którzy kochają proteiny, no Lemon Lemur jest dla mnie mistrzem. Natomiast jeśli szukacie utrwalenia, no to można Lemura zmieszać z mocniejszym żelem z jakiejś innej marki, czy też właśnie Kermelonem. Przy Lemurze moje włosy wyglądają przepięknie nawet 3 dni. I oczywiście nie mówię tutaj o sytuacji, kiedy idę na trening, ale ja Lemura używałam, jak na treningi jeszcze nie chodziłam. Zresztą, no, denko jest, jak widać, bo w ogóle on jest taki żółty. Też opakowanie jest fajne, jeśli chodzi o taki airless, bo nic się nie marnuje. I na koniec dodam, że zapach Lemura jest najpiękniejszym tej marki. On pachnie taką skórką cytryny świeżą. Bardzo kojarzy mi się z takim dobrym, kwaśnym drinkiem z owocami na górze, z Jastrzębie Góry, z Cocktail Bar Max. Kermelon odżywczy krem bez spłukiwania. Jest on emolientowo-proteinowy, również zawiera tą cząstkę ceramidopodobną Repher. Są też kationizowane proteiny pszeniczne, zwane biopolimerem. On również pachnie delikatnym arbuzem, tak jak jego brat żel. Jest zgodny z metodą CG i konsystencja jest taka treściwa, powiem wam. Ja bardzo lubiłam połączenie kermelona z Lemon Lemur, bo miałam wrażenie, w dotyku czułam i też widziałam, że ten kermelon, że ten duet dodawał jeszcze większego blasku moim włosom i takiej gładkości i miękkości. Są osoby, które lubią ten krem solo, sprawdza się też świetnie przy prostych włosach do wygładzenia lub do wygładzenia skrętu, bo no, typ skręt drugi może sobie wybrać, czy chce proste włosy, czy fale. Też chciałabym mieć taki wybór, ale nie było mi dane. I skład jest bogaty. Tak jak powiedziałam, konsystencja jest treściwa i może on obciążyć, ale uważam, że przy odpowiedniej ilości można się tego wyzbyć i wcale on nie musi tam zrobić takiej krzywdy włosom, bo nawet korzystają z niego osoby z niskoporowatymi włosami i on daje piękną taflę i nie ma strąków, więc ilość odpowiednia to jest klucz. Tak jak mówiłam na początku, marka HTC mocno zwraca uwagę na potwierdzenie działania badaniami i też pierwszymi produktami wydanymi przez markę były kosmetyki myjące do skóry głowy. Żaden składnik nie jest dodany przypadkowo, każdy spełnia swoją funkcję. I za to ogromny plus, bo uważam, że pod tym kątem kosmetyki są warte swojej ceny. Jak wiecie, ja mam no totalnie bezproblematyczną skórę głowy, ale wyobrażam sobie, co muszą czuć osoby, które mierzą się z różnymi problemami. A tutaj jednak marka wyszła naprzeciw, więc to jest super. Tylko właśnie, ja od zawsze szampony traktowałam jako takie, które po prostu mają domyć mi włosy. Ja niczego więcej od nich nie oczekuję. I prawda jest taka, że mi się sprawdzają szampony, nawet takie najtańsze, byleby miały składniki odpowiednie, tak? Na przykład, żeby nie było silikonów. I u mnie bardziej ma znaczenie żonglowanie pomiędzy mocami działania. Bo wiem, że gdybym na przykład za każdym razem używała SLS, no to nie byłoby fajnie. A oprócz tego jakby jest ok. I jeśli chodzi o produkty myjące od Heritage Cosmetics, to ja mam jeden, który kupiłabym ponownie. Ale wiecie, to nie chodzi o to, że reszta mi się nie sprawdziła, czy nie domywała, czy nie doczyszczała. Po prostu ten jeden jest wyjątkowy
i po prostu kupię go ponownie. A jeśli chodzi o inne szampony zwykłe, no to mi pasują po prostu te tańsze. Więc tutaj w sumie jest taki aspekt budżetowy. Natomiast rozumiem osoby, które mają problematyczną skórę głowy i które sięgają po droższe, no bo wiadomo, jak one mają pomóc, jak mają tak składniki dobrane, że faktycznie to dopomaga skórze głowy, to jak najbardziej to rozumiem. Ja sama pewnie jakbym miała problematyczną skórę głowy, to bym każde pieniądze wydała, ale jeśli ja, wiecie, mam skórę głowy jaką mam, no to na czymś kuźwa w końcu mogę oszczędzić, nie? I wiecie, pewnie te tańsze szampony nie mają tylu składników dobrych, co ma HTC, ale tak czy siak te szampony, które nie mają tych składników i tak dobrze się sprawdzają na mojej skórze głowy mało wymagającej. Nie, także właśnie z tego to wynika, no nie? Fluffy nawilżający krem myjący do suchej i wrażliwej skóry głowy. Jest to szampon o łagodnej mocy działania składowo, ale uczucie na skórze głowy mam tak, jakbym użyła średnią moc działania szamponu. On posiada konsystencję kremową i Fluffy ma potwierdzone badaniami działanie w kierunku gronkowca złocistego. W składzie Fluffyka mamy pantenol, glicerynę, masło shea, glukozę, inulinę. No naprawdę jest sporo składników i ja bardzo lubiłam go stosować. Robił robotę taką, jaką miał, czyli i się pienił i bardzo dobrze doczyszczał. Włosy były uniesione od nasady. No i patrząc na skład, no to zdecydowanie polecam go osobom, które mają aktualnie przesuszoną skórę głowy. Myślę, że on może dopomóc, bo ona wróciła do swojego stanu normalnego, bez takich problemów. No i też jeśli chodzi o wrażliwą skórę głowy, to jestem na tak. Okej, i dwa produkty, których nie mam. Jest to linia Merki, co-wash i szampon. Ja dostałam obydwa w paczce PR, ale powiem Wam szczerze, że ani jednego, ani drugiego nigdy nie wypróbowałam. Raczej oddawałam odlewki bliskim osobom, które nie mogły się uporać z problematyczną skórą głowy, z właśnie przetłuszczającą się, bo linia Merki jest do tego przeznaczona. Co-wash i szampon linii Merki ma potwierdzone działanie przeciwdrobnoustrojowe w kierunku malasezji furfur. I tutaj mały opis, co to w ogóle jest. Drożdżaki malasezja furfur są naturalną częścią flory bakteryjnej skóry człowieka, ale gdy pojawiają się warunki do nadmiernego rozrastania się, mogą powodować łupież, ujotokowe zapalenie skóry, rozwijać atopowe zapalenie skóry i zapalenie mieszków włosowych. I producent zaleca podwójne mycie skóry głowy i generalnie przy problematycznej skóry głowy jednak to podwójne mycie robi robotę. I przy pierwszym myciu poleca się użyć co-washa, a przy drugim szamponu Merki. One dobrze ze sobą współgrają i powiem Wam, że tak jak ja sama nie używałam tego produktu, no bo no nie mam tutaj sposobności, to ta linia bardzo jest szeroko opisywana i polecana w internecie, głównie też na Instagramie, właśnie przez osoby, które mają problematyczną skórę głowy. Moja przyjaciółka, której dałam odlewki Merki, powiedziała, że po użyciu szamponu Merki mogła faktycznie umyć włosy dzień później niż zwykle. Mówiła, że co-wash tak nie doczyszczał jak szampon, ale faktycznie on jest lżejszy. Jeśli ktoś z Was stosował tą linię, to proszę dajcie znać na dole. To na pewno będzie bardzo pomocne. I jeszcze na koniec dodam, że co-wash i szampon zawierają ekstrakt z piołunu. I tutaj serdecznie pozdrawiam fanów Harry'ego Pottera. Dragon Wash oczyszczający szampon. Ten produkt zawiera łagodne i średnie detergenty. Ale plusem jest to, że mimo braku mocnych detergentów, włosy są bardzo oczyszczone. To czuć, że one są konkretnie oczyszczone. I jest to plusem, bo są osoby, których skóra głowy nie toleruje SLS-ów, dlatego że one są zbyt mocne. No i Dragon Wash może być takim zamiennikiem. W ogóle to jest niesamowite, no nie? Że HTC ma takie produkty myjące, w ogóle jakby działanie jest nieadekwatne do detergentów, jakie zawiera. I oczywiście to jest plus, no nie? Dodatkowo dobrze się pieni i oczyszcza, tak jak powiedziałam, i ma on również badaniami potwierdzone działanie przeciwdrobnoustrojowe w kierunku malasezja furfur. I kolejny produkt, którego już nie mam tutaj, nawet nie mam opakowania, jest to Squeaky Clean szampon helatujący i to jest właśnie ten szampon, który mam zamiar kupić ponownie. I ma on za zadanie usunąć z włosów osad mineralny powstały w wyniku twardej wody. Taki osad potrafi zmatowić włosy, stają się one szorstkie, suche,
przestają się kręcić, są one bez życia, nie chcą się układać i squeaky jest to taka helatująca artyleria przeciwko kamieniu w wodzie. I na Insta dwie osoby się mnie zapytały, dlaczego squeaky ma łagodne detergenty, a uczucie po nim na włosach jest jak po takim totalnym rypaczu, włosy aż skrzypią. I słuchajcie, no właśnie, squeaky ma łagodne detergenty, ale te składniki halatujące sprawiają, że włosy aż trzeszczą. I jest to dobre, to oznacza, że squeaky zadziałał, ale nie polecam używać go co mycie, dlatego że jak przesadzimy z halatowaniem, to może być efekt odwrotny do zamierzonego, może pojawić się przesusz totalny i aż przeczyszczenie włosów, co na pewno nie jest przyjemne. Myślę, że użycie produktu helatującego tak minimum co 3-4 dni będzie ok, albo po prostu kiedy włosy tego wymagają. Schelatowane włosy, oczyszczone, są mięciutkie, wracają do swojej normy. Już nie ma tego poczucia, jakby po prostu mielibyśmy ochotę tylko włosy ściąć. Włosy są pełne blasku, lekkie, też składniki aktywne z masek czy odżywek lepiej wnikają we włosy. Wasabi Scrub Mayo. Jest to peeling myjący, mechaniczny i on zawiera estry jojoba, są to kulki. Ogólnie jest to surowiec bardzo drogi i z tego też wynika wysoka cena tego skrabu. I przez to jest on też najdroższy z oferty marki Heritel Cosmetics. Ma on potwierdzone badaniami działanie przeciwko ogronkowcowi złocistemu i jest polecane dla osób z przyklapem i z suchą skórą głowy. Możecie zapytać, dlaczego zostały użyte akurat kuleczki jojoba. Dlatego, że one są okrągłe. One są mikro, ale są okrągłe i przez to, wiecie, nie niszczą mechanicznie łusek włosa. Po prostu złuszczają na skórek tak jak powinny i się wypłukują. Ja przyznam się wam, że jak dostałam ten skrab, to miałam totalny problem z wymyciem tych kulek. I było to dosyć irytujące, to wymywanie, ale przy kolejnych razach nakładałam bardzo małą ilość, kilka razy na skórę głowy, ale bardzo małą ilość i przed nałożeniem rozwadniałam ten skrab i dzięki temu też zużywałam mniej skrabu, bo ta mniejsza ilość trafiała w większy obszar, no nie? I łatwiej też było domyć i tak dalej i dzięki temu też ten skrab od razu staje się wydajniejszy. Więc jak macie go i macie problem z wymyciem, to polecam ten sposób. Skrab oczyszcza i koi skórę głowy, ale ja wam powiem, że osobiście jednak wolę takie peelingi osobne, które nakłada się przed myciem na suchą skórę głowy lub zwilżoną wodą. I teraz do nich przejdziemy. I to jest w sumie nowość i też czekam, aż się przetestuję, zanim nagram ten odcinek i zacznę może... Dobra, mamy tutaj tak. Squeaky Clean Peeling kwasowy do skóry głowy i Murky Delikatny Peeling regulujący do skóry głowy. Peeling Squeaky Clean zawiera kwasy złuszczające, dodatkowo składniki nawilżające, np. pantenol i argininę. I on jest polecany dla skóry normalnej, bezproblemowej, ale też przetłuszczającej się. I dodatkowo ma on potwierdzone badaniami działanie przeciwdrobnoustrojowe silne w kierunku gronkowca złocistego. Natomiast Murky jest polecany głównie dla skóry problematycznej, czyli do skóry głowy przetuszającej się, czy z łupieżem, czy przesuszonej. Ja jakby czuję totalnie, że ten Squeaky Clean jest mocniejszy w działaniu na skórze głowy, ale to mocniejsze działanie wcale nie oznacza gorsze, bo ja przynajmniej czuję, że coś na tej głowie się dzieje. Mam po prostu takie uczucie takiego pieczenia przy Squeaky Clean, ale to jest takie bardzo, bardzo delikatne, ale totalnie czuję, że ten peeling działa, no nie? Wiecie, no ja z moją skórą głowy, która jest w stanie dużo znieść i w ogóle jest taka, wiecie, mocna, no to działanie Squeaky Clean tutaj jest dla mnie konkretniejsze i zdecydowanie bardziej wolę ten peeling. Mimo, że ten Murky też oczyszcza, ale on po prostu mam wrażenie, że jest łagodniejszy o wiele. No ale tak jak mówię, tutaj on jest głównie regulujący właśnie dla problematycznej skóry głowy. No i ja zdecydowanie do mojej skóry głowy bardziej wolę Squeaky Clean i one no totalnie złuszczają. Ten Squeaky Clean unosi od nasady. Ta skóra głowy jest taka total złuszczona.
No właśnie, murki bym oceniła, że jest taki jakby spokojniejszy w działaniu, nie jest takim dzikunem jak Squeaky Clean, ale też złuszcza, tylko po prostu jest łagodniejszy, no nie? I przejdźmy do kolejnego produktu i będą to wcierki. Wcierka stymulująca wasabi, chmielowa grasshopper i magic mushrooms odżywcza. Ja przyznam się wam, że obecnie, od kiedy tylko dostałam te wcierki, używam wasabi i zużyłam w sumie tyle. Także chyba już sporo. I one są o tyle wyjątkowe i inne od wszystkich, dlatego że je się nakłada na mokrą skórę głowy tuż po zmyciu maski, przed nałożeniem stylizatora. Nawet się ich nie wciera, wystarczy je po prostu nałożyć na skórę głowy i wtedy już powinny działać. Bez obaw, one są lekkie, nie obciążają, są wodnymi wcierkami. I tak jak powiedziałam, ja aktualnie stosuję wasabi, o ile nie zapomnę o niej, bo przyznam się wam, że często jednak ciężko mi je wdrożyć ciągle, no nie? Bo to jest coś nowego, że się nakłada na mokrą skórę głowy i często jak już wystylizuję włosy, to sobie myślę, kurczę, wasabi nie nałożyłam. I czasami po prostu myję ręce i wtedy nakładam jeszcze ją na skórę głowy. Czy działa stymulująco? Ciężko mi powiedzieć, dlatego że oprócz niej używam też innych wcierek, czy to olejowych, czy to wodnych na suchą skórę głowy i widzę, że włosy rosną. Myślę, że ona też działa w jakiś sposób, dlatego że ma ekstrakt z wasabi i on działa pobudzająco. Szukałam opinii na temat dwóch pozostałych wcierek i szczególnie wyróżniała się grasshopper, wcierka chmielowa. Była polecana szczególnie przy skórze głowy nadmiernie przetłuszczającej się, ponieważ ona przedłużała świeżość skóry głowy. Jak gdy zużyję wcierkę wasabi, to chciałabym następnie przejść do Magic Mushrooms, wcierki odżywczej, ponieważ ma ona nawilżać skórę głowy i też regulować proces rogowacenia naskórka. Także spoko. Jak wypróbuję, to mogę dać wam znać, ale no nie wiem, kiedy to będzie, bo jeszcze wasabi trochę mam do zużycia. Przejdźmy do Seal the Deal. Jest to laminująca kuracja z ceramidami. Jak sama nazwa wskazuje, może być to kuracja taka co jakiś czas świadomej pielęgnacji. Seal the Deal jest to skoncentrowany kosmetyk. Już teraz wiadomo, że będzie on sezonowy, dlatego że w składzie mamy kolagen, który jest pozyskiwany z rybich skór, z lokalnych stawów, które są odpadem z przemysłu spożywczego. Jest to takie less waste. I one mogą być pozyskiwane właśnie tylko raz w roku. I chyba teraz Seal the Deal ma się pojawić na jesieni, o ile dobrze kojarzę z Instastory marki. Jak się mylę, to mnie poprawcie. I oprócz kolagenu Seal the Deal zawiera też ceramidy i kwas hialuronowy. Jest to produkt bogaty w proteiny. I dlatego też moją radą jest to, aby też pomyśleć nad tym, jak wasze włosy mają się z proteinami. Bo ja nagrywałam test na żywo Seal the Deal. I tam przytrzymałam, robiłam laminowanie i przytrzymałam Seal the Deal przez około pół godziny i było to za dużo, bo troszkę sobie włosy przeproteinowałam. Następnym razem na pewno użyję Seal the Deal tak przez 5-10 minut. Sposobem użycia właśnie może być laminacja, czyli oczyszczamy włosy szamponem, następnie nakładamy Seal the Deal, chowamy w czepek, ręcznik i przytrzymujemy przez konkretny czas. Tak jak mówię, u mnie to kolejny razem będzie 5-10 minut. Można też Seal the Deal dodać do maski, odżywki, też do stylizatora. Przy stylizacji może dodatkowo unieść od nasady, nadać objętości i też podbić skręt, więc warto wypróbować pod tym kątem. Przez tą sezonowość Seal the Deal obecnie nie jest już dostępny, jest wyprzedany na stronie napięknewłosy.pl i teraz po prostu musimy czekać, aż ponownie pojawi się raz w roku w ofercie. I tak jak mówię, chyba to była jesień, ale nie mam pewności. No i na koniec zapraszam was do dyskusji. Dajcie znać, co myślicie o kosmetykach marki Heritel Cosmetics. Co wam się sprawdziło, a co nie. Też dajcie znać, jeśli chodzi o właśnie Seal the Deal, bo wiem, że wiele osób zamówiło ten produkt. Ja jeszcze was tylko zaproszę na mojego Instagrama, na mojego bloga, na moją grupę na Facebooku Wadia Kelly Madeleine. Ja wam życzę cudownego dnia. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.